Często się zdarza, że jako pacjenci wiemy, że gdzieś indziej na świecie jest badane lub jest w procedurze rejestracyjnej leczenie, terapia, które ma bardzo dobre, obiecujące wyniki. Co wtedy? Zasadą jest, że stosowane są leki, które są zarejestrowane. I to jest zasada, która wynika i z prawa unijnego, i z prawa polskiego. Ale prawo przewiduje wyjątki umożliwiające dostęp do terapii przed zarejestrowaniem. I teraz opowiem o tym, jakie to są wyjątki i w jakich sytuacjach możemy się ubiegać o finansowanie takiego leczenia. Jeśli spojrzymy na stadia życia leku, to pierwszym stadium jest badanie kliniczne. Lek jeszcze nie zarejestrowany jest w badaniu, mamy już wiedzę o jakichś doniesieniach naukowych, doniesieniach z prasy o tym, że ten lek jest obiecujący. Jak możemy do takiego leczenia dostąpić, jak możemy je uzyskać? Pierwszą możliwością są oczywiście same badania kliniczne, przy czym badania nie służą udostępnianiu leku pacjentom, a służą badaniu właściwości leku, zapewnieniu, żeby lek miał odpowiednią skuteczność, bezpieczeństwo, jakość. Czyli to nie jest mechanizm, który służy udostępnianiu leku, to jest jego pierwszy minus. Drugi jest taki, że oczywiście w badaniach klinicznych możemy nie uzyskać konkretnego leku, a uzyskać placebo, czy jakieś leczenie, które jest standardem klinicznym. Kolejna kwestia jest taka, że oczywiście kryteria włączenia i wyłączenia z badania są sprecyzowane, czyli w ogóle możemy nie mieścić się w tej grupie, która jest zakwalifikowana do badania klinicznego. Czyli badanie kliniczne bywa opcją, ale nie jest na pewno opcją idealną. Druga opcja to jest możliwość uzyskania dostępu do leku w trybie artykułu 4 ustęp 8 prawa farmaceutycznego. To jest taki przepis, który umożliwia ministrowi zdrowia wydanie czasowej zgody na dopuszczenie do obrotu leku, który nie jest zarejestrowany. Te zgody bywają w praktyce wydawane właśnie w sytuacjach, kiedy mamy już jakieś obiecujące leczenie, a ono nie jest zarejestrowane lub też jest zarejestrowane za granicą w jakimś kraju. Tutaj interpretacja Ministerstwa Zdrowia zmieniała się i wiemy i o sytuacjach, w których leczenie jest gdzieś zarejestrowane i o takich, w których w ogóle nie jest zarejestrowane, więc jeśli pacjent chciałby mieć możliwość dostępu do takiej terapii, powinien sprawdzić, jaka jest interpretacja Ministerstwa Zdrowia właśnie w odniesieniu do tego, czy potrzebna jest rejestracja gdzieś na świecie, czy nie. Czy rejestracja gdzieś na świecie nie powoduje wyłączenia tej ścieżki. I wreszcie w tym kontekście trzecia możliwość, która istnieje na razie tylko potencjalnie, ale ona jest przewidywana w nowelizacji prawa farmaceutycznego, to jest tak zwany compassionate use, o którym pacjenci już od wielu lat słyszą. Słyszy o tym też środowisko medyczne, ponieważ to jest świetny mechanizm dostępu do tych terapii, które są bądź w badaniach klinicznych, bądź w procedurze rejestracyjnej, a nie zostały jeszcze zarejestrowane. I to jest mechanizm, którego wdrożenie umożliwia prawo europejskie. To znaczy prawo europejskie mówi o tym, że państwa członkowskie mogą wdrożyć ścieżkę właśnie compassionate use, czyli takiego indywidualnego dostępu do leczenia, które nie jest jeszcze zarejestrowane. Niestety Polska jest jednym z niewielu krajów, które do tej pory jeszcze tego mechanizmu nie wdrożyły. Obiecujące jest to witane z dużą nadzieją, że w jednej z nowelizacji prawa farmaceutycznego ten mechanizm jest przewidziany. Są konkretne przepisy, które zostały zaproponowane w ramach tzw. dużej noweli ustawy refundacyjnej. Ta nowela niestety w tej chwili jest ciągle na etapie rządowym, już od kilku miesięcy. Natomiast i pacjenci, i lekarze mają nadzieję, że ten mechanizm zostanie wprowadzony i że ta nowelizacja będzie procedowana dalej, przynajmniej właśnie w odniesieniu do mechanizmu compassionate use. To są te przypadki, o których powiedziałam, to są przypadki, kiedy leczenie nigdzie nie jest zarejestrowane. Natomiast co się stanie wtedy, kiedy leczenie gdzieś zostanie zarejestrowane? W Japonii, w Stanach Zjednoczonych. Często bywa tak, że rejestracja w Stanach Zjednoczonych poprzedza rejestrację europejską, czyli najpierw mamy rejestrację przez FDA w Stanach, a dopiero później lek jest rejestrowany na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w Unii Europejskiej.
Jeśli mamy rejestrację gdziekolwiek na świecie, to jako pacjenci możemy posłużyć się mechanizmem tak zwanego importu docelowego, czyli mechanizmem, który przewiduje artykuł 4 ust. 1 prawa farmaceutycznego. To jest mechanizm, który pozwala zawnioskować o sprowadzenie pewnej partii leku z kraju, w którym ta partia leku jest zarejestrowana. Czy możemy ubiegać się o finansowanie publiczne takiego leku przed rejestracją? Właściwie jedyna możliwość, którą przepisy przewidują, to jest artykuł 39 ustawy refundacyjnej. Ten przepis umożliwia refundację na podstawie indywidualnej decyzji ministra zdrowia w odniesieniu do leków, które są sprowadzane w trybie importu docelowego, czyli w tym mechanizmie, że lek jest już gdzieś zarejestrowany, minister zdrowia potwierdzi, że on może być sprowadzony do Polski dla konkretnego pacjenta lub dla grupy pacjentów określonej w wykazie, we wniosku. I wtedy minister zdrowia może wydać też decyzję właśnie o refundacji tego leku. Ten mechanizm nie jest jednak idealny, ponieważ on przewiduje refundację właściwie jedynie leków aptecznych. On nie przewiduje refundacji leków szpitalnych. Więc cała grupa leków właściwie pozostaje poza jego zasięgiem. Co, kiedy mamy produkt leczniczy, który zostanie zarejestrowany, ale jeszcze nie jest dostępny? A dzieje się tak często w odniesieniu do leków, które mają centralną rejestrację. Czyli jako pacjenci dowiadujemy się, że lek, którego potrzebujemy, jest zarejestrowany przez Komisję Europejską, ale nie jest jeszcze dostępny w Polsce. Mamy mechanizm, który jest wskazany w artykule 4 ust. 9 prawa farmaceutycznego, który umożliwia złożenie wniosku o sprowadzenie takiego leku, w tym opakowaniu obcojęzycznym, bo właśnie często między momentem rejestracji a wprowadzeniem do obrotu w polskim opakowaniu mija pewien czas, a my jako pacjenci potrzebujemy tego leku natychmiast. Ten mechanizm z artykułu 4 ust. 9 umożliwia właśnie dostęp do takiego leku i taki lek może zostać zrefundowany na podstawie artykułu 39 ustawy refundacyjnej. Jeśli oczywiście to jest lek apteczny, tak jak mówiłam, ten artykuł 39 ma to niewątpliwe ograniczenie, że on dotyczy leków wydawanych w aptekach, które mogą być wydane w ramach odpłatności ryczałtowej. Co się stanie, jeśli mamy lek, jeśli wiemy o leku, który jest zarejestrowany, jest dostępny w obrocie, czyli nie musimy go jakoś specjalnie sprowadzać na podstawie artykułu 4 ust. 9, ale on nie jest refundowany, a my potrzebujemy finansowania publicznego. Ścieżkę finansowania takiego leku zarejestrowanego, dostępnego w Polsce przewiduje tak zwany mechanizm RDTL, czyli mechanizm ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Ten mechanizm został wprowadzony w lipcu 2017 roku, czyli niemal przed chwilą, i on umożliwia poszczególnym pacjentom złożenie wniosku o refundację terapii, która jest zarejestrowana i dostępna, a nie jest refundowana w tak zwanym mainstreamie, czyli nie jest refundowana na podstawie decyzji ministra zdrowia, która jest zawarta w obwieszczeniu refundacyjnym. Ten mechanizm umożliwia wystąpienie o refundację nie przez konkretnego pacjenta, ale przez świadczeniodawcę, czyli najczęściej szpital, ale też może świadczeniodawcą może być lekarz, który ma umowę z NFZ-em, w ramach leczenia szpitalnego. Taki wniosek jest składany do ministra zdrowia. Minister zdrowia może zrefundować takie leczenie. I wreszcie, jeśli spojrzymy na tą linię życia produktu jeszcze dalej, to oczywiście idealna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy lek, który jest zarejestrowany, jest dostępny i jest refundowany na podstawie decyzji ministra zdrowia, która jest opublikowana w obwieszczeniu ministra zdrowia, ponieważ w tych ramach jako pacjenci nie musimy się indywidualnie ubiegać o refundację, możemy skorzystać z tej refundacji, która jest przeznaczona dla wszystkich, którzy mieszczą się w kryteriach refundacji. Czyli chodzi właśnie o decyzję w sprawie finansowania w ramach programu lekowego, czy w ramach refundacji aptecznej, czy w ramach katalogu chemioterapii, bądź też w ramach jednorodnych grup pacjentów, czyli takiej czwartej kategorii, którą przewiduje ustawa refundacyjna.